Cześć Daniel, tego z tej strony. I nie jest sekretem, że żeby zbudować więcej masy mięśniowej, żeby zrobić jakikolwiek progres, powiedzmy, w budowaniu siły, musimy systematycznie sobie utrudniać trening. Możemy to zrobić poprzez progres, czyli z treningu na trening zwiększać ciężar, albo poprzez treningi progresywne, poprzez zwiększanie ilości powtórzeń. Jest naprawdę wiele sposobów. I nie musicie zmieniać treningu co 3 tygodnie. To jest bzdura. Nie trzeba kompletnie zmieniać treningu co 3 tygodnie, żeby robić progres. Bo nasze mięśnie się przyzwyczajają. Nie przyzwyczajają się. To nie jest tak, że jak robicie te same ćwiczenia, wasze mięśnie się przyzwyczajają. Jeżeli robicie te same ćwiczenia z tą samą ilością powtórzeń, z tym samym ciężarem, oczywiście tak, jestem w stanie się z tym zgodzić, ale jeżeli robicie progres, czyli z treningu na trening staracie się zwiększyć ilość powtórzeń, staracie się zwiększyć ciężar, staracie się zwolnić powtórzenia, staracie się, powiedzmy, troszeczkę inaczej zrobić ten ruch, to już jest wystarczający szok dla waszych mięśni i to jest już wystarczająca zmiana waszego treningu. Ale o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać, to jest już temat na inny filmik. Dzisiaj porozmawiam o kompletnie innej rzeczy, mianowicie o tym, jak utrudnić właśnie ten trening, ponieważ nie jest sekretem, że duże ciężary bardzo nam pomagają zbudować masę mięśniową, czy też zwiększyć siłę, zwłaszcza jeżeli chodzi o zwiększenie siły. Nie zwiększycie siły lekkimi ciężarami. Jeżeli chodzi o budowanie masy mięśniowej, czy to o urozmaicenie waszego treningu, czy to o utrudnienie waszego treningu, lekkie ciężary jak najbardziej mogą wam w tym pomóc. Poza tym wielu z was też nie jest gotowa na duże ciężary, nie jest gotowa na podnoszenie większych ciężarów, czy to przez kontuzję, czy to po prostu przez to, że jesteście początkujący lub jeszcze w młodym wieku. Druga sprawa, też zdecydowana większość z was też może ćwiczyć w domu, możecie mieć tylko dwie hantle i ograniczony ciężar, więc nie macie za bardzo jak zwiększyć ciężaru, możecie sobie tylko utrudnić jakoś trening. I w jednym z moich filmików pokazywałem wam technikę 1,5, jak możecie techniką 1,5 utrudnić sobie wasze serie. W tym filmiku pokażę wam inny sposób, jak możecie utrudnić sobie wasze serie. Dzisiaj skupimy się na hantlach, będziemy wykonywać ćwiczenia z hantlami i technika jest banalnie prosta. Powiedzmy, że chcemy wykonywać biceps, powiedzmy, że robimy uginanie łokci ze sztangielkami, ze skrętem. Wykonujemy nasze pierwsze powtórzenie i tu się zatrzymujemy. Tutaj jest stop. I teraz powiedzmy, że nasze prawe ramię, czy nasz prawy biceps zaczyna pracę i robi 4 powtórzenia. Raz, 2, 3, 4. Lewy cały czas trzymał i teraz lewy pracuje. Raz, 2, 3, 4. Prawy przez cały czas był napięty i teraz wykonujemy następne 4 powtórzenia. Raz, 2, 3, 4 i teraz zaczyna lewy. Raz, 2, 3, 4. No i teraz w zależności ile powtórzeń chcecie robić. Jeżeli chcecie robić 12 powtórzeń, no to wiadomo, robicie 3 razy 4 na każde ramię. Jeżeli chcecie zrobić 8 powtórzeń lub możecie tylko zrobić 8 powtórzeń, robicie 2 razy 4. Możecie sobie też to podzielić na 3 razy 3, na 4 razy 2 powiedzmy, jakkolwiek chcecie. W każdym razie, kiedy prawa ręka pracuje, lewa ręka cały czas jest napięta. Lewy biceps jest cały czas napięty. Kiedy lewy biceps pracuje, prawy biceps jest cały czas napięty. I to samo możemy robić z barkami. Bierzemy przykładowe ćwiczenie wznoszenie hantelek do przodu. I normalnie wyglądałoby to albo tak. Wznosimy obie hantle do przodu, albo na zmianę. Tym razem wznosimy obie hantle do przodu. Jedna zostaje i pracuje prawa i lewa. Prawa, lewa. Widzicie? Zrobiłem 8 powtórzeń. Tylko 8 powtórzeń. Normalnie mógłbym tym machać i robić nie wiadomo ile powtórzeń. Tym razem zrobiłem 8 powtórzeń i mam dosyć. I możemy to też na przykład aplikować do wyciskania hantelek na klatkę. Więc powiedzmy, że macie ławeczkę w domu, możecie to też zrobić na podłodze albo na siłowni, gdzie na pewno znajdziecie ławeczkę. Ten ciężar jest akurat dla mnie za lekki nawet na tą technikę, na ten sposób utrudnienia sobie ćwiczenia. Normalnie bym to zrobił na przykład z, nie wiem, 25. Tutaj mam akurat 8, więc to jest troszeczkę lekkie dla mnie, ale pewnie większość z was ma możliwość zmiany ciężaru na troszeczkę większy albo 8 albo 10 są dla was wystarczające. W każdym razie ustawiłem sobie delikatny skos
I teraz co robimy? Tak jakbyśmy chcieli wyciskać handle do góry, z tym, że jedna handla zostaje w górze, cały czas mamy spiętą klatkę. Waszym zadaniem jest spinać tą klatkę, nie trzymać po prostu tą handlę jakoś luźno tutaj barkiem. Łopatki są ściągnięte, klatka piersiowa jest napięta i w tym momencie pracuje nasza prawa strona. 2, 3, 4 i później lewa strona. I możecie też dodać do tego ćwiczenia ruch ekscentryczny, czyli powoli opuszczamy. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. I później na przykład druga strona. 1, 2, 3, hop. 1, 2, 3, hop. Widzicie, połączyłem tutaj dwa sposoby utrudnienia ćwiczenia, a robię to super lekkim ciężarem. Spodziewałem się, że zrobiłbym 15 powtórzeń i w sumie już bym miał dosyć. I tutaj macie kolejny sposób, żeby utrudnić sobie trening, żeby zszokować wasze mięśnie i żeby urozmaicić wasz trening. Możecie utrudnić sobie trening lekkimi ciężarami. Nie zawsze musicie dodawać ciężaru do waszego treningu, nie zawsze musicie robić progres w ciężarze, zwłaszcza jeżeli nie macie możliwości, bo jeżeli trenujecie w domu i macie tylko pewien zestaw handli, no to jak możecie zwiększyć ciężar? No po prostu się nie da, dlatego możecie użyć tego sposobu. Swoją drogą właśnie pomyślałem, żeby zrobić nowy filmik, gdzie wykorzystuję wszystkie te sposoby utrudnienia tych ćwiczeń i złączymy to wszystko w jedną całość. Powiedzcie mi, co o tym myślicie. Więc to było tyle w tym filmiku. Jeżeli wam się podoba ten sposób, jeżeli spróbujecie aplikować ten sposób, to podzielcie się w tym w komentarzu, zostawcie kciuki w górę. Jeżeli wam się podobał ten filmik, zrobię o wiele więcej filmików właśnie w tym stylu. Ja się z wami żegnam, miłego treningu i trzymajcie się.